prawie 40 milionów złotych wróciło do podatników, którzy nadpłacili daninę od dochodów za 2018 rok. Chętnie korzystamy z ulg podatkowych i przynosi to nam, podatnikom, wymierne korzyści. Za 2018 rok niemal 17,5 miliona zostało w naszych kieszeniach dzięki uldze na dzieci. Prawie 9 milionów odliczyli uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej, a ponad 349 tysięcy zyskaliśmy na uldze internetowej. Ogółem z tych trzech tytułów w naszych portfelach pozostało prawie 27 milionów złotych. Ponad milion więcej niż rok wcześniej. Suwalski Urząd Skarbowy dość szybko w tym roku sprawdzał nasze zeznania. To, zdaniem Renaty Tkaczyk, naczelnika suwalskiej skarbówki, zasługa EPIT-u. Ta usługa cieszyła się dość szerokim zainteresowaniem naszych podatników. Przyjmując statystycznie, w tym roku do Urzędu Skarbowego zostało złożonych ponad 55 tysięcy zeznań podatkowych. Z usługi EPIT skorzystało ponad 12 tysięcy podatników. Z elektronicznego rozliczenia skorzystało znacznie więcej, ponad 44 tysiące podatników. Z e-deklaracji skorzystało 26 tysięcy. To wszystko świadczy o tym, że coraz chętniej korzystamy z elektronicznych kanałów komunikacji z fiskusem. W znacznej mniejszości są tacy, którzy osobiście odwiedzają Urząd Skarbowy, by złożyć zeznanie w wersji papierowej. W tym roku było to zaledwie około 10 tysięcy podatników. Okolicznością, która skłania nas do korzystania z rozliczeń elektronicznych, niewątpliwie jest krótszy termin dokonania rozliczenia, co w przypadku osób oczekujących na zwrot nadpłaty ma kolosalne znaczenie. Jeżeli podatnik składa deklarację w formie papierowej, musi czekać na zwrot nawet i do 3 miesięcy, o tyle przy usłudze e, czy to e-deklaracji, czy e-PIT, czas oczekiwania na zwrot podatku skraca się do 45 dni. W suwalskiej skarbówce jednak nikt tak długo na zwrot nadpłaty nie czekał. O ile w papierową formę zwracaliśmy średnio w ciągu 20 dni, o tyle elektroniczną w ciągu 10-11 dni. Ale zdarzało się, że podatnik w ciągu 3 dni otrzymał zwrot. Nawet po złożeniu zeznania, no czasami trzeba było troszeczkę dłużej poczekać. Wiązało się z tym, że przy kumulacji zeznań podatkowych nasze moce przerobowe niestety, ale były też ograniczone. Szybkie zwroty nadpłaconego podatku były też prostsze w realizacji, bowiem po raz pierwszy nie było konieczności składania dodatkowego formularza z kontem bankowym. Jego numer po raz pierwszy wpisywaliśmy od razu w zeznaniu. Ale Urząd Skarbowy, choć niektórym wpłacone podatki zwraca, to swoją część jednak zatrzymuje. Ile zapłaciliśmy daniny za 2018 rok? W tym roku z podatku dochodowego do osób fizycznych wpłynęło ponad 128 milionów. Tak, w naszym tutaj właściwości naszego urzędu. Z podatku dochodowego od osób prawnych 5,5 miliona. Około 48,5 miliona z tytułu podatku dochodowego jednostki samorządu terytorialnego otrzymają. Natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych również około 1,5 miliona do jednostek samorządu terytorialnego przejdzie. Z zeznań składanych przez mieszkających w obszarze właściwości suwalskiej skarbówki wynika, że mamy całkiem pokaźną ilość milionerów. Z roku na rok ilość milionerów we właściwości naszego urzędu wzrasta. I tak o ile w roku 2017 mieliśmy tych milionerów 54, o tyle w roku 2018 mieliśmy już 71. Największy dochód milionerów to już jest prawie 9 milionów złotych. Oczywiście wynika to z działalności gospodarczej. Natomiast jako największy dochód ze stosunku pracy zadeklarowany przez podatnika to również prawie 800 tysięcy złotych. Wśród najbogatszych prym wiodą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Które branże są tak intratne? Branża piekarnicza, to jest i branża budowlana, to jest również branża transportowa, handel. Wśród milionerów średnio zarabiających i tych osiągających całkiem niewiele są również darczyńcy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki 1% wsparliśmy potrzebujących kwotą prawie 2 milionów złotych.